Wtorek, 21 dzień września, Sebastian Fałcz, witam i zapraszam na raport. Sprawdźmy, o czym dziś w serwisie. Policja zatrzymała księdza podejrzanego o molestowanie ministranta. 18-latek z Zabrza kilkukrotnie ranił nożem. Ćwiczenia strażaków w Istebnej. Ma 72 lata, jest księdzem, a dopuścił się innych czynności seksualnych na dziecku. W Włodzisławiu Śląskim miały rozegrać się dramatyczne sceny. O szczegółach Kinga Jamioła. Do tej dramatycznej sytuacji doszło w bloku, który znajduje się za mną w Włodzisławiu Śląskim na osiedlu Tysiąclecia. Ksiądz przyjechał jak gdyby nigdy nic wraz z jednym z ministrantów do swojej kuzynki. Ta gościła go nie po raz pierwszy, ale zapewne po raz ostatni. 72-letni ksiądz to mieszkaniec powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Jak udało nam się ustalić, ksiądz miał zwabić do Włodzisławia Śląskiego 16-latka, prawdopodobnie na obóz ministrancki. Obóz, którego nie było. Ksiądz zaprosił chłopaka do mieszkania swojej kuzynki. Tam miał się dopuścić innej czynności seksualnej wobec nieletniego. Przyjechał z nim i tu byli w pokoju. No i wtedy słyszałam ten stuk. Nie taki, że ten chłopak tu walił, no ale nikt nie przyszedł do góry, nie? Panią Krystynę obudził hałas, wezwała policję. Tego bym się nie spodziewała po Bogusiu, no, w życiu. Mimo prób nie udało nam się skontaktować z prokuraturą. Ksiądz jest w tymczasowym areszcie, przybywa w zakładzie karnym w Raciborzu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Na osiedlu Tysiąclecia po jego wizycie pozostał niesmak i ten samochód, na którym swoje zdanie dosadnie wyrazili sąsiedzi. Zabrzańscy policjanci zatrzymali sprawcę ugodzenia nożem. Do zdarzenia doszło na ulicy Robotniczej. Napastnik to 18-letni mieszkaniec Zabrza. Za dokonany czyn grozi mu kara nawet dożywotniego więzienia. Dyżurny zabrzeńskiej policji otrzymał zgłoszenie dotyczące ugodzenia nożem 58-latka. Okazało się, że ten 58-latek zwrócił uwagę młodemu mężczyźnie, który miał kopać po samochodach. Od sprzeczki słownej zaczęła się szarpanina, w trakcie tej szarpaniny właśnie 18-latek wyciągnął nóż i pięciokrotnie zadał cios w kierunku tego 58-latka. Na szczęście widział to wszystko świadek, który postanowił zareagować. Udało mu się obezwładnić, nawet wytrącić nóż z ręki tego 18-latka. W zasadzie to miał go już ujęty. Mógł go przytrzymać do czasu przyjazdu policji, ale zobaczył, że ten 58-latek potrzebuje pomocy, więc zrezygnował z tej próby ujęcia i zdecydował się pomóc temu rannemu mężczyźnie. W ten sposób może uratował mu życie. W Istebnej odbyło się szkolenie na kolejkach linowych z zakresu ratownictwa i ewakuacji z wysokości. W szkoleniu brali udział m.in. strażacy z regionu. Do rozpoczęcia sezonu narciarskiego w Beskidach zostało jeszcze trochę czasu. Ten czas jest odpowiednio wykorzystywany. Dziś w Istebnej służby ratownicze, m.in. jednostka z Jastrzębia Zdroju, ćwiczą ewakuację z wyciągów. Byliśmy na miejscu, zobaczcie Państwo sami. Turyści utknęli w gondolach i na kanapach kolejki linowej. Taki scenariusz w sezonie narciarskim zdarzyć się może. Właśnie dlatego, zanim na dobre w Beskidy zjadą się narciarze, już jesienią odbywają się szkolenia dla służb, które w razie awarii są w stanie szybko interweniować. Na dzisiejszych ćwiczeniach ćwiczymy ewakuację z kolei linowych. W ćwiczeniach bierze udział 12 ratowników wysokościowych z jastrzębskiej jednostki. Jest z nami również instruktor ratownictwa wysokościowego z Komendy Wojewódzkiej, który kontroluje i nadzoruje całość ćwiczeń. Głównym zadaniem jest przygotowanie ratowników wysokościowych do ewentualnej ewakuacji poszkodowanych w przypadku zatrzymania kolei linowej. Działania te polegają głównie na dotarciu na słup kolei w zabezpieczeniu, później za pomocą specjalnych rolek do ewakuacji z kolei linowych, dotarciu do krzesełka i ewakuacji osób uwięzionych na krzesełku. Umiejętności przećwiczone, oficjalnie sezon narciarski rusza dopiero w grudniu. W listopadzie większa część wyciągów w Beskidach przejdzie jeszcze przeglądy techniczne. Zgrzyt w Cieszynie. Rada Miasta chce umorzyć podatek od nieruchomości prywatnemu browarowi Cieszyn, ale nie zgadza się na umorzenie tego samego podatku szpitalowi. Ten jest na granicy płynności finansowej. Mieszkańcy i lokalne media nie kryją niesmaku.
Choć niektórzy piszą, że to na trzeźwo nie do pomyślenia, to tak faktycznie jest. W Cieszynie podczas ostatniej sesji Rady Miasta debatowano o tym, żeby zwolnić z płacenia podatku od nieruchomości lokalny browar będący w rękach prywatnych, ale nie umarzać go już Szpitalowi Śląskiemu. Tymczasem szpital powiatowy boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Ubiegły rok zamknęliśmy stratą w wysokości 4 milionów złotych. Szpital utracił płynność finansową. Być może ona nie jest utracona, ale zachwiana w znaczącym stopniu. Zwróciliśmy się z wnioskiem do Urzędu Miasta w Cieszynie o zwolnienie bądź umorzenie podatku. Lecznica uważa, że powinna być z takiego podatku zwolniona, a miasto, że pieniądze mu się należą. Płynność finansowa placówki jest zachwiana. Szpital po raz kolejny zwrócił się więc z prośbą do miasta o umorzenie podatku od nieruchomości. Odpowiedź prawdopodobnie po raz kolejny będzie negatywna. Bardzo mnie to dziwi, że w tym roku występuje po raz kolejny o to, żeby umorzyć podatek. Szpital wspieramy w inny sposób. Browar jest jednym z obiektów na szlaku zabytków techniki. Problemy finansowe szpitala trwają od lat. Od co najmniej 5 szpital pisze pisma o umorzenie podatku od nieruchomości, ale ciągle spotyka się z odmową. Coś jest jednak nie tak z tym, że są w stanie płacić ZUS, są w stanie odprowadzać inne podatki. Natomiast miasto Cieszyn ma sponsorować szpital. Dla przykładu podatek od nieruchomości szpitalom powiatowym czy wojewódzkim umarzają m.in. Władysław Śląski, Rybnik czy Redutowy i robią to od lat. Komu dawać kasę? Prywatnemu przedsiębiorcy czy jednak szpitalowi? No raczej szpitalowi, mi się wydaje. Bardziej jest to potrzebne. Nie browar, ale szpital. W Cieszynie naważyli sobie piwa, teraz będą musieli je wypić, oby przynajmniej za zdrowie pacjentów. Mija kolejny dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Tym razem szerokie grono ekspertów debatowało m.in. nad Zielonym Ładem w rolnictwie, energią odnawialną w Polsce, popularną e-mobilności czy sztuczną inteligencją. Europejski Kongres Gospodarczy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym rozkręcił się na dobre. Drugiego dnia szerokie grono panelistów pochyliło się nad wieloma dziedzinami. W jednym z paneli debatowano na temat tego, czy Polska może zostać albo jest europejskim zapleczem e-mobilności. I takie dwa segmenty najbardziej wyróżniające się to jest produkcja baterii i drugi produkcja autobusów elektrycznych. I jeśli chodzi o baterie, no to na pewno to jest taki nasz hit eksportowy. W 2020 roku baterie do samochodów elektrycznych to jest największa pozycja taka jednostkowa w eksporcie Polski. Jak mówią eksperci, Polska jest największym eksporterem baterii elektrycznych w Unii Europejskiej, trzecim producentem na świecie, co pokrywa 1/3 zapotrzebowania baterii na świecie. Te ostatnie nasze inwestycje w ostatnich 2-3 latach to właśnie to jest taki nowoczesny przemysł, ten automotive w przyszłości. Nie tylko związane z elektromobilnością, ale z autonomicznością pojazdów, systemami czy produkcją tą 4.0, czy produkcją przemysłu przyszłości. Zdaniem prezesa Katowickiej Strefy Ekonomicznej projekty pokroju budowy polskiego samochodu elektrycznego Izera zmienią oblicze nie tylko Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna, ale również całego województwa śląskiego, a nawet kraju. 2030 rok to ma być 70% samochody elektryczne. 30% tylko o napędach spalinowych. W związku z czym to wszyscy się musimy w Stellantisie, znaczy wszystkie firmy motoryzacyjne mają podobne plany, zabrać do roboty i te platformy uruchomić. Jak wywnioskowali paneliści, żeby obniżyć emisję CO2 o połowę, to na drogach musiałoby być co najmniej 70% pojazdów z napędem elektrycznym. Fundacja Ekologiczna Arka zainaugurowała w Katowicach akcję Książka za Drzewo. Jej celem jest promowanie czytelnictwa i ekologii. Posadź drzewo, odbierz książkę. Fundacja Ekologiczna Arka wyszła z nową propozycją, dzięki której ma przybyć drzew, a książki mają zyskać nowe życie. Teraz za chwileczkę zacznie się już okres grzewczy. No, odczujemy tak dosyć wymiernie wszyscy na własnej skórze jakość naszego powietrza i wiemy też, że dzięki drzewom, no, czym więcej ich posadzimy, czym więcej zielonego życia wokół nas, to tym więcej czystego powietrza, więc akcja połączona. Tak naprawdę sadzimy drzewa i rozdajemy, dajemy drugie, trzecie,
trzecie, może nawet czwarte życie używanym książką. Zasady akcji są proste. Do końca września zbierane są książki. Można je przynosić do Miejskiego Centrum Energii w Katowicach. Pod koniec miesiąca rozpocznie się sadzenie drzew i wysyłanie książek. Informacje o posadzonych drzewach uczestnicy akcji mogą wpisywać na stronie www.sadzimytlen.pl. Sadzenie drzew jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w obliczu zmian klimatycznych i zwłaszcza w miastach. To wiadomo, że to jest nie tylko produkcja tlenu, ale też ograniczanie temperatury w miastach, zanieczyszczeń. No, funkcji, które pełnią drzewa, zwłaszcza w miastach, jest naprawdę bardzo dużo. Czyli sadzimy drzewa, no, to jakby, jak to jest ważne, świadczy o tym, że Komisja Europejska w tak najnowszej takiej polityce chce posadzić 3 miliardy drzew do 2030 roku. Każdego roku jedno dorosłe drzewo pochłania od 6 do 7 kg dwutlenku węgla. Łącznie lasy ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 miliardów ton. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dofinansuje zakup wyposażenia dla napowietrznego mobilnego laboratorium kontroli atmosfery ULKA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pozwoli on zwiększyć możliwości badawcze i edukacyjne Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu. Ponad 250 tysięcy złotych. Na taką kwotę została podpisana umowa na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup wyposażenia dla napowietrznego mobilnego laboratorium kontroli atmosfery Uniwersytetu Śląskiego. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach od kilku lat wspiera działania Uniwersytetu Śląskiego właśnie w zakresie doposażenia tego mobilnego laboratorium kontroli atmosfery. Co roku to dofinansowanie oscyluje w kwotach przekraczających 200 tysięcy złotych, także łącznie to już od 5 lat dofinansowanie, więc ta kwota jest już znacznie większa. Zadowolenia z podpisania umowy nie kryje również rektor Uniwersytetu Ryszard Koziołek. Dzisiaj spotykamy się na podpisaniu umowy związanej z badaniami, które są dla nas szczególnie ważne i myślę, że szczególnie spektakularne, ponieważ toczą się z wykorzystaniem mobilnego latającego laboratorium, które jest umieszczone w koszu balonu uniwersyteckiego. Laboratorium, które pozwala w sposób mobilny na różnych wysokościach badać jakość powietrza nad Śląskiem. Kolejne dofinansowanie dla laboratorium ULKA zwiększy możliwości badawcze i edukacyjne Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego. Działania te wpisują się w strategię uczelni i województwa śląskiego, mającą na celu poprawę jakości powietrza. Teraz przyszła pora na garść informacji z kraju i świata, które przygotowała dla Państwa Marietta Ryznar. Premier Mateusz Morawiecki razem z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim oraz komendantem głównym Straży Granicznej przedstawił, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4 tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. A sierpień i wrzesień to ponad 7 tysięcy takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. Wczoraj miała miejsce dramatyczna seria pożarów, podczas której życie straciły 4 osoby. Do nieszczęśliwych zdarzeń doszło w miejscowościach Wolsztyn, Żurawia, Grodzisk i Łazy. Od początku miesiąca na skutek pożaru w Polsce zginęło już 18 osób, a 128 odniosło rany na skutek ognia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 500 tysięcy euro za każdy dzień kontynuowania pracy kopalni Turów. Jest odpowiedź rządu. Polski rząd nie zamknie kopalni Turów. Od początku stoimy na stanowisku, że wstrzymanie prac kopalni w Turowie zagrozi stabilności polskiego systemu elektroenergetycznego. Prezydent Andrzej Duda wystąpił dziś podczas 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W planach kilka spotkań z prezydentami innych państw, w tym Brazylii, Mołdawii, Ukrainy oraz Turcji. Ponad 100 strażaków i kilkudziesięciu ochotników walczy z wielkim pożarem lasu, który wybuchł w poniedziałek wieczorem w okolicach miejscowości Neamakri w Grecji. 16 tysięcy ludzi zostało ewakuowanych. Zbrodnia na niemieckiej stacji benzynowej. 20-letni kasjer zginął od strzału w głowę.
Klient postrzelił go, bo ten zwrócił mu uwagę na brak maseczki i odmówił sprzedaży alkoholu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie serwisu. Zaraz po raporcie rozmowa Kingi Jamioły z wicemarszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia.